W kolejnym odcineczku DC Universe. No i jesteśmy w kolejnym etapie gry, tam gdzie mieliśmy się udać. Ale zaczniemy może od Vaulta. Co wy na to, może wydropimy jakiś fajny item do naszej postaci i będzie naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Zobaczymy, zobaczymy, co nam tutaj przyniesie Vault. Już się event świąteczny skończył, niestety nie udało mi się wam go pokazać, bo na tej postaci była kicha, ale mogłem to pokazać na PlayStation 3, no ale widzicie, mam jakoś odłączony przez dłuższy okres Play'a trójkę i... Batman Hoodie, o! Proszę bardzo. Bardziej cieszyłbym się z Batwoman T-shirta, to jest chyba najbardziej pożądany item z Vaulta. Właśnie dzięki niemu możemy skreować postać a la Batman Beyond i to jest naprawdę story temek, jeżeli chodzi o charakterystykę naszej postaci. Więc tak to wygląda. Teraz zobaczcie ten Batman Hood, to jest taka bluza Batmana, no. Nasza postać chyba będzie średnio dobrze wyglądała właśnie w takiej bluzie. No ale lepiej mieć taki item niż go nie mieć, nie? Zawsze się przyda. Urozmaicenia. Teraz zobaczymy, jak to wygląda. Mamy tego Aquaman tanka, który w ogóle nie pasuje do nas. No i tak jest Batman Hoodie. Dlaczego nie można ten pomalować, niestety. Batman Hoodie, nie można go kolorować. Ale pochodzimy może, co? W tej bluzie. Jak dostaliśmy taką fajną bluzę od Batmana, to pochodzimy. Czemu nie? Dobra, to lecimy dalej. Co nam tutaj Brother Blood ma do zaoferowania? Znaczy, może nie do zaoferowania, bo kończymy tak naprawdę misję u niego, którą zaczęliśmy wtedy. Ten klęknął przed nim, jaki koleś. Dobra, i tutaj chyba nastaniemy te badziewia. No kurde, czemu to się. O, tak. O, nastaniemy. Greco-Roman. Proto. Jakiś mailbot. No dobra, dostaliśmy Mark of Victory. Teraz zobaczymy, ile tego mamy. 18 już, nawet dobrze. To niepotrzebne. To jest do kogo? Nie wiem, czy to jakiś symbol, taka głowa nad tym, nie wiem do czego to w ogóle służy. Ten Greco-Roman, no to ubieramy na pewno, ale Greco-Roman to jest ten płaszczyk taki, pelerynka, to mówię płaszczyk. Ale my tu żadnej pelerynki nie będziemy, to jest Greco-Roman. No nie będziemy nic tutaj robić, bo mamy przecież skrzydła naszego orzełka. To jest ziomek, jakiś problem masz? Cię trzepnął w pysk, to byś miał. Dobra, lecimy tutaj dalej. Go to Metropolis to continue your mission. To lecimy do Metropolis. Wchodzimy na Chinatown. I zobaczymy, co tutaj przygotowali dla nas. O, Little Bohemia. Do Little Bohemia musimy lecieć, do innego nightclubu. Do innej dzielnicy Metropolii. Zobaczymy, co przygotowali dla nas w tamtej lokacji. Ogólnie patrzcie, jak tak krajobraz, taki krajobraz z tego, w ogóle tej gry jest naprawdę według mnie dowalony ostro. Gra graficznie jest pięknie wykonana. Nie wiem, jaka wasza opinia, ale patrzcie, sobie tutaj stanę na krawędzi. No i patrzcie na te widoki. No kurde, w której grze MMO taki kurde otwarty świat jest zrobiony. Naprawdę, według mnie to jest kosa, nie? Dobra, lecimy dalej. No patrz, to jest w ogóle podzielone na dwie części, te Metropolis. No to jest ogromne, nie? My lecimy gdzieś tam,
A tutaj naprawdę za mną patrzcie, ile tego jest. Jak to pięknie wygląda. Nawet te shadery nawet fajne. Też mogliby to graficznie jeszcze polepszyć, nie? Ale potem by te komputery po prostu nie wytrzymywały chyba już tego. Dobra, tam jakieś samochody w ogóle widać, nie? Żeby jechały w oddali. Przelecimy tutaj nad mostem, który jest trochę chyba rozpieprzony. Patrzcie, co to się stało. No. Chyba brainiaki tutaj ostro zaszalały. Tutaj w ogóle statek brainiaka jest po tej stronie. Tam też coś jest? Tak, są brainiaki. Brainiak to jest ogólnie główny wróg, nie? Obydwóch nacji. Villianów, czyli złych i tych super herosów. Dobra, tam na pewno musimy lecieć. Tam są te rajdy i tam widać poświatę. A tutaj jest jakiś, o, znak zapytania. Kurde, to bierz go. Mam dobre oko, widzicie, sokole oko. Jakiś collection. O, teraz gdzie on jest? O, tutaj. No i już coś zdobyliśmy. Jeszcze trzy musimy zdobyć i będzie jakiś badziew. No w ogóle jakie domki, jaka dzielnica ładna, o. No. Ładna okolica, ładna okolica. O, jeszcze pizzeria. Zjadłbym pizzę, powiem szczerze. I teraz smak przyszedł. A tutaj korek. Co się dzieje? Będziecie na odcinku. Dobra, lecimy. To misja też Most Wanted, czyli musimy po prostu pokonywać takich bohaterów, którzy chodzą po mieście. Dostają jakiś item stylowy. O, koleś ma fajną aurę. O, pewnie jakiś wyższy poziom. Co tutaj mamy? Jakiegoś agenta. Z agentem musimy porozmawiać. Witam, witam pana. Co ma żelanie? LexCorp. Coś tam, MetaWing, Metropolia. Earning Respect. To już zrobiliśmy. Jakiegoś szpitala, co to za ziomki? No, teraz dla Lexa Luthora mamy misję. Do tej łysej pały. Ciekawostka, czemu Lex Luthor jest łysy? Bo były jakieś badania z Clarkiem Kentem, czyli Supermanem. I coś tam porobili. I coś się stało i Lex Luthor przez coś tam został łysy. I od tego czasu Lex Luthor nigdy nie lubił tego Clarka Kenta, czyli naszego Supermana. O, co tutaj? Ty kryjesz, kurde, w krzokach. Ja to wezmę. Collect Stinger's Captors. Skąd to wziąć? Tych dronów? Ta, ale w ogóle jakąś misję poboczną wziąłem. Może się okaże, że jeszcze tutaj będę miał misję. Ale to jak mamy już tutaj to. Tych stringerów mam pokonywać, tych workerów nie chcę. Ale to jest takie słabe. Już widzicie, miałem robić tamtą misję, a sobie włączyłem jakąś poboczną, by zdobyć Mark of Victory. Ale to się przyda, powiem wam, bo później, gdy będzie ten 30 poziom, no to będzie potem moment, gdy trzeba będzie raid robić, a ja już, patrzcie, mam wszystko już, kurde, zrobione. Jakie są te stringery? Bo to lata pełno tych główien, a tych stringerów nie ma. Oni w ogóle coś tutaj wynoszą. O, tutaj stringery są. To są w ogóle od tego, od B. To są ci pszczoły żołnierze, czy jakim tam. To był właśnie epizod tam Queen of B, jeżeli chodzi o super bohaterów.
Tam to było lepiej właśnie tak pokazane. O, tych stringerów muszę szukać. Oni tutaj chyba strzelają, są ci? Tak. Ja w złych w ogóle miejscach szukałem ich. Oni tutaj walczą z tymi ludźmi Lexa Luthora. No to wystarczy chyba tutaj tylko po prostu stać i oni będą się pojawiać. No tak, dokładnie. No to gdzie jesteście? Dawać mi ich tu. Jakiś dron przyleciał teraz. Ile jeszcze? Jeszcze pięciu. Ale tam też walczą, to ja się może tam przeteleportuję. Ale tutaj same drony. To chyba. Ale to jest jakiś kurde wykrzyknik. To ja to biorę. Biorę póki mogę, póki kurde nie zapomnę. No, są te hiwy, nie? Hiwe taski, kurde, no. Widzicie. Hiwe jest wszędzie. Dobra, tutaj kolejny Stinger wyskoczył. Jeszcze muszę trzech. Jeszcze dwóch. Teraz dron wyskoczył. Teraz jak na złość same drony, ale dobra, jest kolejny Stinger. Jeszcze jeden i mogę kontynuować tą misję, którą powinienem robić. A nie się tutaj bawić z tymi hiwę. Dobra. Ja się tutaj zmywam. Wy sobie radźcie z tymi pasożytami. Odbiorę tylko to, co miałem odebrać. No nie mam miejsca w inwentory. Gas mask. O! Spoko item. Jest. Wypad z tym. Wypad z tym, wypad z tym. Wypad. 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 Dobra, bo nie miałem miejsca w ogóle w inwentory. Oj, co ja porobiłem? Dobra. Dostaliśmy kolejne Margo Victory. No ja musiałem tutaj zrobić Hospital Havoc. Czyli lecimy tam, gdzie mieliśmy lecieć. Trochę tej misji, kurde, zajęło nam poboczna misja, dużo czasu nam zajęła. Ale zobaczymy, co tam musimy w ogóle zrobić w tym Hospital Havoc. Zrobimy tam jedną misję. Chyba odcinek na tym zakończymy. Oj, tutaj musimy. Co to za jakieś. Jakieś pacjenci? Co to w ogóle jest? Silne to jest, powiem wam. Coś mi się zdaje, że w ogóle jak grałem tankiem, to ja mam jeszcze ich transportować? Really? No tutaj, gdzie to mamy z nimi lecieć? Ale porażka. No po prostu porażka ta misja. I dobra, co masz dla mnie? Będziesz miał Marko Victory pewnie. Defeat Metahuman Patients. Dobrze, już to robię. Pach, pach. O, patrzę na z nożem. No i taka misja nas będzie tutaj właśnie męczyła. Tą misję zrobimy. Pożegnamy się w tym odcinku, bo już po prostu nie mogę patrzeć. Nie mogę patrzeć na tę misję, głupie. Doktor Allen, co masz dla mnie? Oleg LexCorp, Lega Metahuman. Pytasz, a wie, rzeczywiście, że zrobię. Chyba o to chodzi? No tak.
No i tak to będziemy sobie kolekcjonować tutaj jakieś właśnie te torebki. Musimy ich tutaj transportować. Wszystko z kulturką. Nie wiem, czy ktoś tam grał w Disney Universe, ktoś tam z was zakładał te konta. Więc podawajcie niki, to możemy kiedyś pyknąć razem. Jak też macie PlayStation 3, no to będzie lepiej, bo na Play mam wyższy poziom, więc możemy pochodzić na jakieś ambitniejsze rajdy. I mam tam DLC również. Tutaj bez DLC, na czysto gram, na sucho. Sucha wersja gry. Bez premki nawet, bo premium dostajemy tylko wtedy, jak wydamy ileś tam kasy w tej pięknej grze. Dobra, oślepimy tą pannę. Nie dała się oślepić, patrzcie ją. Ja wszystko robię po blisku, ale muszę szukać tych torebek. Więc trochę bardziej się zalęgniemy tutaj. O, tutaj jest. Może te torby pierwsze ogarnę. Bo te torby. Poboczna misja. A te pacjenci. Mogę ich po blisku tam załatwiać. Ktoś mnie atakuje nieładnie. Już mamy 5 toreb. O, Bizarro tam chodzi. Ale Bizarro? Czyli chyba powinien być po naszej stronie. Bizarro przecież był zły, jak się nie mylę. Czemu mam go zaznaczonego jako wroga? No, coś tutaj nie gra. Chyba, że Bizarro był taki, wiecie. Po dwie strony, na dwie strony był złym przeciwnikiem. Bizarro z kimś tam walczy, kurde, w ogóle. A tam na niego nie chcę ani podchodzić, bo mnie rozowali. Dobra, jeszcze te dwa gówna. Tutaj po cichu ten wykrzyknik. Nikt tutaj nie widzi, że ja tutaj biorę to. Dobra, was tutaj rozwalę, bo mnie wkurzacie. No, kurde, jeszcze żyjesz? Dobra, rozwalona. Zbieram ostatnią torbę. Jem ogólnie tym ciepną tak daleko. Wow, to ciepło, dobra. Ale nic się nie stało, bo jest w jakiejś kuli. Ale patrzcie, idzie szybko to transportować. Więc nie jest najgorzej. Ogólnie chyba lepiej je zabijać niż już gotowe brać, bo musimy i tak zdobyć jakieś te badziewia z nich. No, akurat ktoś mnie zaatakował i spowolnił mojego Adanatela. Kurde, ktoś oczywiście musi dzwonić na telefon. Więc ja za chwilę wracam. Dobra, wróciłem. Złe siły chciały mnie tutaj załatwić. Bym, kurde, nie zrobił swojej misji, widzicie. A dobra, szybko wracamy do tego, co mieliśmy robić. Niestety nie wytnę tego momentu, w którym telefon mi dzwonił, ponieważ nagrywam to OBS-em i tych odcinków nie obrabiam, tylko po prostu to, co nagram, to wrzucę, bo myślę, że taka wersja właśnie nagrywania DC Universe jest lepsza. Też chyba jakościowo nie odstępuje od innych nagrań, to napiszcie w komentarzu, jak to wygląda. Według mnie jakość dźwięku też dobra, bo wyłapuje tylko mój głos, więc powinno być dobrze. Dobra, gdzie jest to? Spadło. A ona, dobra, musiałem ją dobić.
Ile tych może tych pacjentów jeszcze? Ośmiu. O, jakiś ziomek. Ziomek tam lata. Invite to grup. Nie zgodził się, widzieliście. A, zobaczy. A, to ten Adanatel, ja z nim nie chcę współpracować. No brzydko, nie? Tak bym szybciej to skończył. No tak, muszę się pieprzyć z tym badziewym. Nie no, chyba jeszcze jednego muszę zabić. Jednego, jakiś kurde ten materiał muszę zdobyć z nich, a tylko sześciu jeszcze muszę zabić. No to ty będziesz zabity. Tak jak mówiłem, tak, Marko Wiktory dostaliśmy. Dostaliśmy oczywiście jakiś pierścioneczek zarąbisty, który na pewno nam dużo da. Na pewno nam nic nie da, nie? No coś tam może będzie lepsze od tego mojego byłego. O, ten koleś ma moc super szybkości. Nikt tutaj nie leży. Serio. I tak czy siak muszę ich... Czemu nie mogą tego? To nie mogę w ogóle mu podnieść. No. Co jest? A, ja muszę jakieś jeszcze itemy z nich zrobić. Ja myślałem, że jeszcze muszę ich escape pacjentów coś zrobić. Dobra, źle doczytałem, mój angielski tutaj zawiódł. No to szukam jakiegoś pacjenta jeszcze, który chce dostać wrypane. O, wszystkich kurde gdzieś... Dobra. To jest prosty skill, patrzcie. Strzał i uderzenie. Strzał i uderzenie. I bombę. Patrzymy, jak wybucha. I dobijamy. Dobra. Zrobiliśmy to. Zobaczymy, jakie nagrody. Jakiś pasek. Lex ma dla nas oczywiście kolejną misję. O, pasek bardzo dobry. Dał nam dużo tego. Zobaczymy, jak wygląda ogólnie. Waste. New Genesis to było? No, dużo widzę przez tą bluzę Batmana. Nic nie widać. Ale to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki wszystkim za oglądanie. Myślę, że wam się podobał. Widzimy się już w kolejnym odcinku DC Universe, który będzie... No prawdopodobnie jutro, więc trzymajcie się, łapka w górę. Pamiętajcie, trzeba to zrobić. Do następnego, siemka!